Podpisujemy dzisiaj umowę z firmą Domar, Kazimierz Domeracki, na realizację inwestycji przebudowa ulicy Okrzei i kilku takich przybocznych ulic, można powiedzieć, więc to nie jest tylko ulica Okrzei. Projekt, który został przygotowany już dosyć dawno, mówię o projekcie technicznym i trochę przeleżał na półkach, natomiast ten program rządowy, program inwestycji strategicznych dla samorządów po prostu umożliwił nam w tej chwili realizację tej inwestycji. Warto powiedzieć, że wysokość dofinansowania jest bardzo duża, bo to jest 95% wartości inwestycji. Myśmy szacowali tą inwestycję tak trochę, tak jak wszyscy zresztą zawyżaliśmy, biorąc pod uwagę ten lawinowy wzrost cen w usługach budowlanych, to szacowaliśmy, że ona będzie kosztowała 6,5 miliona złotych, z tego 325 dokładnie własnych środków, 6 milionów 175 to są środki z Polskiego Ładu. Termin wykonania od dnia dzisiejszego to jest 300 dni, czyli no już chyba ostateczny termin będzie po nowym roku. Inwestycja jest realizowana w perspektywie jednorocznej, bo w ramach Polskiego Ładu możemy zdecydować, albo realizujemy daną inwestycję w ciągu jednego roku, albo ona jest dwu, czy nawet trzyletnia. Tutaj jest taki zakres, że można go zrealizować w ciągu jednego roku. Firma jest znana od wielu, wielu lat. Myśmy też realizowali wspólnie jeszcze wiele lat temu taki duży projekt wodno-kanalizacyjny jako Związek Dorzecza Parsenty. Tutaj też firma kilka przetargów wtedy wygrała i też te inwestycje realizowali, więc mamy też swoje doświadczenia i to są dobre doświadczenia, więc liczymy, że również tutaj ta inwestycja przebiegnie w miarę gładko, bo bez problemu to się chyba nigdy nie udaje tego robić, ale mając na uwadze te doświadczenia, liczymy na to, że wszystko zostanie wykonane w terminie. Ten remont też jest bardzo ważny z jeszcze jednego powodu. Otóż w tej chwili trwają prace projektowe przy remoncie tego głównego naszego ciągu. Tak? To będzie też bardzo ważna i bardzo też trudna inwestycja, bo w środku miasta ta droga będzie mocno rozkopana, bo tam będzie wymiana kanalizacji deszczowej, więc trzeba naprawdę dosyć głębokie czasami wykopy realizować. I to jest oczywiście inwestycja Urzędu Marszałkowskiego i ona potencjalnie powinna się rozpocząć w przyszłym roku. I ten ruch przez Karlino właśnie między innymi, a pewnie w głównej mierze będzie się odbywał, bo jak ta będzie zamknięta, no to ruch będzie przekierowany właśnie na tą ulicę Okrzei. No i tak świadomie lub nieświadomie udało nam się pozyskać te dofinansowania i tak skoordynować, że najpierw robimy właśnie tą ulicę. Bardzo dobre rozwiązanie dla samych mieszkańców, ale dzięki temu będzie można ten ruch główny, który dzisiaj idzie przez ulicę Koszalińską, już w przyszłym roku i 2024 spokojniej zamknąć i przekierować właśnie na ulicę Okrzei.